Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją lakierów. Tym razem będzie to firma OPI. I tak jak wiecie, ja lubię Wam opowiedzieć całą historię, więc po tym jak zrobiłam recenzję lakierów Essie, znalazłam stronę, która nazywa się Victoria's Beauty. Jest to sklep internetowy. I słuchajcie, byłam po prostu w niebo wzięta, jakie tam są rewelacyjne ceny. Jest o połowę praktycznie taniej niż wszystkich Douglasach i tak dalej, jeśli chodzi właśnie o lakiery. I w ogóle byłam zaskoczona, jaki jest tego wszystkiego wybór. Jest tam OPI, Essie, China Glaze, Zoya, którą zresztą bardzo chciałabym jeszcze wypróbować. No i jest pełno produktów, których nie ma u nas w Polsce, także warto jest między innymi dlatego też tam zajrzeć. I słuchajcie, napisałam właśnie do tej firmy, czy nie byliby zainteresowani jakąś tam recenzją z mojej strony. No i ku mojemu zdziwieniu odpowiedź była pozytywna. I słuchajcie, dostałam od Victoria's Beauty zestaw z nowej kolekcji, która nazywa się Swiss Collection. I to było w takim pudełku. Tutaj są cztery mini lakiery. I są to takie kolory. Taka piękna czerwień, taki mieniący się niebieski kolor. Przybliżę, żebyście może widziały lepiej. Jest to top coat oraz taki piękny, srebrny, brokatowy kolorek. I słuchajcie, na początku może opiszę tak po kolei każdy lakier, a później powiem coś na ich temat ogólnie. Więc pierwszy będzie ten właśnie srebrny. Słuchajcie, piękny kolorek. Naprawdę jest to mój drugi ulubiony. I ten kolor ma taką bardzo dziwną nazwę, którą jest mi ciężko wymówić, dlatego Wam ją tutaj pokażę. Zresztą wszystkie nazwy będą w downbarze. I słuchajcie, aplikacja tego lakieru jest rewelacyjna, naprawdę nie ma żadnych zacieków. Zresztą to się tyczy wszystkich tych lakierów OPI. Jest świetna aplikacja i żeby uzyskać taki efekt, jak Wam pokazałam, potrzebne są dwie warstwy, w tym przypadku akurat. Potem kolejny kolor, to jest właśnie taki niebieski i on jest taki mieniący, to nie jest brokat, tylko to są takie śliczne drobinki. I ten kolor nazywa się Yodel Me On My Cell. Bardzo fajne nazwy są tutaj. W każdym bądź razie, żeby uzyskać taki efekt, tutaj również są potrzebne około dwie warstwy, ponieważ jedna warstwa to jest taki właśnie przezroczysty kolor, zresztą kto co lubi. I tutaj tak samo, super aplikacja. Jeśli chodzi o trwałość, to jest on mniej trwały niż ten brokatowy. Ten brokatowy utrzymał mi się spokojnie 10 dni, słuchajcie, bez top coatu żadnego. Także byłam pod niezwykłym wrażeniem. Natomiast ten mieniący się, było to mniej więcej tydzień. Ale wiadomo, że na przykład mi bardzo szybko rosną paznokcie, więc u mnie po tygodniu czy tam po 10 dniach już widać odrosty. Czyli nie zdziera się on tutaj mnie od, jakby od końca, tylko widoczne są już tutaj odrosty. I teraz kolejnym kolorem jest ta piękna czerwień. A i w ogóle pojemność ich to jest 3,75 ml w porównaniu do tych dużych, wygląda to mniej więcej tak. Natomiast jeśli chodzi o Essie, jak Wam wtedy mówiłam, duży ma 15 ml, a ten mały ma 5 ml. I ta czerwień jest identyczna jak ta, którą, nad którą się tak zachwycałam w poprzednim filmiku recenzji właśnie Essie. Jest przepiękny, zresztą możecie zobaczyć tutaj. On naprawdę ma super połysk, zresztą jak każdy z tych lakierów. Jest naprawdę rewelacyjny i tu przyznam Wam szczerze, że potrzebna jest tylko jedna warstwa, co jest niesamowite, ponieważ jak się spieszymy, to można szybko sobie pomalować. Zresztą jeśli chodzi o schnięcie tych lakierów, w przypadku tego brokatowego to jest niespełna minuta. Natomiast jeśli chodzi o kremy, to jest to właśnie mniej więcej minuta, coś takiego.
i muszę Wam powiedzieć, że schną szybciej niż te z Essie. I konsystencja moim zdaniem jest lepsza niż lakierów z Essie. I tutaj jest jeszcze top coat. Jeśli chodzi o top coat, to tutaj nie ma żadnej takiej rewelacji. Wydaje mi się, że lepszą opcją byłby ten three-way glaze z Essie. Ten naprawdę super zachowuje lakier powyżej 10 dni, nawet bym powiedziała, że około 12. Ok, i teraz kolejnym lakierem, który jeszcze dostałam, to jest Ski Till We Drop. I to jest ten, który mam właśnie na paznokciach, o który zresztą mnie pytałyście w filmiku o chyba moich ulubieńcach z września. Także naprawdę to jest mój ulubiony kolor. Tutaj buteleczka ma 15 ml. I teraz tak. Jeszcze w przypadku tego granatowego potrzebne są dwie warstwy, żeby właśnie uzyskać taki efekt. Zobaczcie, jak pięknie on się świeci. Tutaj nie mam na sobie żadnego topcoatu i po prostu mi jest rewelacja. I teraz patrzę tutaj na moje notatki. I teraz chciałabym Wam króciutko powiedzieć coś o pędzelku. Pędzel w tej dużej wersji, w tej standardowej, wygląda mniej więcej tak. I on jest, widzicie, jak się go weźmie w tą stronę, jest płaski i tutaj jest taki grubszy. I te pędzle są super, słuchajcie, naprawdę jednym maźnięciem można praktycznie pokryć całą płytkę paznokcia. I tak nie jest w przypadku Essie niestety. Troszeczkę trzeba więcej popracować nad tym. A jeśli chodzi o te wersje mini, no to tutaj wiadomo, to się troszeczkę różni, ale też jest, te pędzle są bardzo gęste i wygląda to mniej więcej tak. Jeśli mowa o właśnie samej zakręcie i aplikacji, to słuchajcie, dla mnie rewelacyjny jest ten cały uchwyt, dlatego że jest on dosyć gruby, ale nie za gruby. Bardzo długi jest ten pędzelek, dlatego aplikacja tym jest bardzo łatwa. Aplikacja tego jest bardzo łatwa. Gdzie na przykład w przypadku Essie jest to troszeczkę cieńsze, krótsze. Tak samo chyba sam pędzel jest, tak, też jest krótszy. No a najgorsza rzecz to jest u Chanel, gdyż tutaj w ogóle jest taka nakładka i to jest beznadziejne, naprawdę się strasznie pracuje z tym pędzlem. Bardzo nie lubię tych lakierów z Chanel. No ale nie o tym dzisiaj mowa. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceny. Słuchajcie, będziecie w szoku. Cena lakieru z nowej kolekcji to jest około 28 zł. Mówię około, dlatego że niektóre lakiery kosztują tam 28, 27,80 i tak dalej. To są takie różnice groszowe. Także słuchajcie, no ja byłam w szoku, to jest niesamowite, dlatego że w Douglasie, jak tutaj może zobaczycie, zapłaciłam za lakier 49 zł. I teraz moja ogólna rekomendacja to jest, ja jestem w ogóle na tak. W ogóle jeśli chodzi o te mini wersje, to też jest, z jednej strony mają słaby ten pędzelek, ale z drugiej strony, jak sobie popatrzycie, za 49 zł macie 4 różne lakiery i możecie sobie wypróbować wiele kolorów. Poza tym, nie ukrywam, że są bardzo poręczne i możemy je sobie wrzucić do kosmetyczki i tak dalej, więc to często właśnie robiłam. Fajną rzeczą też jest właśnie w tym sklepie, że jest mega wybór. Po prostu tam jest chyba ponad 300 różnych produktów z OPI, także na pewno znajdziecie kolor, który Wam się spodoba. Jeżeli na przykład nie jesteście pewne co do jakichś kolorów, to możecie wejść na oficjalną stronę OPI i oni tam mają wszystkie właśnie palety i możecie sobie wybrać jakby swoją dłoń, czyli dobieracie sobie odcień swojej karnacji i mniej więcej długość płytki i możecie zobaczyć właśnie, jak ten lakier wygląda prawie na Waszych rękach.
teraz jeszcze chciałabym Wam coś powiedzieć właśnie o cenach. Czyli tak jak mówiłam chyba, mini kolekcja kosztuje akurat tej nowej kolekcji 45,75, ale możecie też kupić kolekcję sprzed roku, sprzed 2 lat i tak dalej, które już są wycofane ze sprzedaży, na przykład takie jak Alicja w Krainie Czarów czy Shrek i tak dalej. Każdy lakier kosztuje około 28 zł. I wyszła już nowa kolekcja Burlesque, gdzie właśnie lakiery są też po 28 zł. Piękne są, po prostu takie brokatowe, idealne na Sylwestra, na karnawał. Już tam sobie kilka upatrzyłam. I w sprzedaży też jest popularny Sechwit. I moje zużycie jest niestety bardzo małe, także na razie nie potrafię Wam nic powiedzieć na temat tego produktu. Póki co jakoś tam mnie super nie zachwyca. To jest akurat Dry Fast Top Coat. I tam w tym sklepie kosztuje to, już Wam mówię, 21 zł. Ja kupiłam chyba swój za 40, na Allegro są właśnie ceny około 40 zł, także no to jest też super deal. Możecie kupić sobie też, przepraszam, wersję mini, która kosztuje 5,72. No, możecie sobie spróbować i zadecydować same, czy chcecie kupić dużą wersję, czy nie. Co ja bym zrobiła, jeżeli bym tylko wiedziała właśnie o tej stronie wcześniej. Jest też Nail Tech po 21 zł, gdzie w Douglasie kosztuje chyba 55 zł. Zobaczcie, jaka przebitka, po prostu niesamowite. I lakiery Zoe są na przykład po 24 zł. I teraz jeśli chodzi o samą przesyłkę, to przesyłka jest darmowa ze Stanów, ponieważ tamtąd są sprowadzane te lakiery. Jeżeli zakupicie produktów powyżej 150 zł, trzeba dopłacić jeszcze 7 zł za ubezpieczenie takiej przesyłki. Jeżeli kupiłybyście jeden lakier, to za przesyłkę płaci się 9,77 i to jest już liczona przesyłka ze Stanów do Polski. Za 5 lakierów jest to cena 27 zł, natomiast za 6 lakierów OPI jest to 0 zł. Taką informację dostałam właśnie od panów z Victoria's Beauty. Czyli no wiadomo, opłaca się, żeby się złożyć z koleżankami i zrobić taką przesyłkę masową. Im więcej, tym lepiej. No ale wiadomo, że na przykład lakiery China Glaze są tańsze, bo kosztują tam, nie wiem, chyba około 16-18 zł, nie pamiętam dokładnie. Czyli trzeba by było kupić jakieś 7 albo 8 butelek tej właśnie firmy, żeby przesyłka wyszła tańsza. No i dzisiaj właśnie jeszcze przeglądałam tą stronę i tam co chwilę są jakieś nowe produkty, na przykład macie błyszczyki z Victoria's Secret i dzisiaj, słuchajcie, znalazłam odżywkę z firmy It's a 10. I to jest taka, to się nazywa Miracle Leave-In Conditioner, czyli no to jest taka odżywka, którą się spryskuje włosy po umyciu już, bez spłukiwania. I ona również zabezpiecza już nasze włosy przed gorącym suszarki i prostownicy. I właśnie o tej odżywce już słyszałam bardzo, bardzo wiele. I to jest produkt właśnie ze Stanów i tutaj kosztuje, słuchajcie, 37 zł. Także nie wiem, czy to nawet nie jest lepsza cena od tych, o których mówią dziewczyny na amerykańskim YouTubie, bo jakaś powiedziała, że ona sobie oszczędza tą odżywkę, ponieważ kosztuje 18 dolarów, więc po przeliczeniu no, to jest naprawdę super, super deal. No i co, no to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze będę mogła Wam przedstawić kilka innych właśnie recenzji lakierów, innych marek w sensie. Także ciekawa jestem, jak jest z Zoją. Jeżeli boicie się kupować w ciemno, to poczekajcie, na pewno taki filmik dla Was jeszcze przygotuję. No i ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!